O ironio, ile to ludzi normalnie w życiu chodzi z pianą na pysku. Nie przejmuj się, czuję, że to nikogo w miasteczku nie szokuje. Dałam inny pierwszy strój Jurkowi, żeby był bardziej sexy. Przy okazji nałożyłam bandaż, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, na rany. Zajrzał Gregowi do pyska i przyćuł wszystkie kły. Ktoś zasugerował, że kojarzy mu się ta nazwa wiekowej z Rancho. No i oczywiście, że tak jest. Dlatego tak myślę, że będę przybierała na bieżąco townies i stylizowała ich bardziej na taką górską polską wieś. Jeśli chodzi o mnie, to czekam cierpliwie na przyjaciela. Niepokoję się nieco już o niego. Dodałam na nos okulary, ponieważ zwykle to w nich siedzę. Jedynie do nagrywania nie zakładam. Tak więc dopóki nie wynajdę jakiegoś zaklęcia magicznego na poprawę wzroku sokolego, to będę nosiła w pierwszym stroju okularki, tak od czasu do czasu jako rasowy krótkowic. Pewnie nie zauważyłam, że ta sałatka była zepsuta. Martwię się i niepokoję o mojego przyjaciela. Tak nie dojada się sałatki po jakimś wiekowyju skisła. Gromadzę ostatnio sporo informacji z okolicy. Mam takiego nosa, że materiał do książki napisania znajdzie się szybko. Mieszkańcy coś ewidentnie ukrywają na temat lokalnych guseł i folkloru. Ale nie przede mną i nie ze mną te numery. Poza tym Jurek też ma chyba taką, a nie ona, aspirację wilkołaka. Dobra, nieważne, nie było tematu. Skoro mieliśmy umowę, że zajmuję się domem, na razie nie płacę czynszu, to spoko, będę zbierała po nim skarpetki i zmywała talerze. Wolałabym jednak jak najszybciej zarobić jakieś środki i może, nie wiem, cyknąć jakąś niezwykłą fotkę i sprzedać. Jurek, no pośpiesz się. Raczej zignoruję tą telewizyjną premierę. Od niedawna nie posiadam telewizora, a wcześniej przez 3 lata nie włączałam TV, więc to by pasowało. O, jak mi nóżki chodzą z niepokoju o Jurka. No wracaj do domu, gdzie ty się szlajasz, pieniaczu. No, by ci się nic nie stało, nie zemrzyj, łajzu, bo nie będę miała po kim sprzątać. Okej, w domu jesteśmy, to co ja tak latam potem. No tu jest dom, a tu jest krzak. Pozwalam ci się gniewnie załatwić, możesz nakrzyczeć na krzaczek. Wyładuj. O, chyba nie zdążyłeś. No i mamy powód tęsknoty. Kosmatem moje myśli. No, zejdź na dół do piwnicy, wymyj się, Jurku. O, właśnie sam na to wpadłeś. Wprawdzie pewnie dla wilkołaka częste mycie skraca życie. Zaryzykujemy. Ciekawe, czy poczuję ten twój perfum Eau de Odor. Cała ja, no, tyle czekałam na Jurka, teraz zgrywam obojętność, nie odrywając wzroku od kart książki. No halo, dziewczyno. Włączymy sobie jeszcze tą dziurę specjalną w murze. Co z niej wyskoczy, co z niej wyleci. Wiecie co, tak naprawdę to mnie chyba już nic nie zaskoczy w życiu. Na pewno nie brudne pieniądze się facet. Że jednak mam odrobinę empatii i współczucia, to porozmawiamy. Podzielę się też tymi nowościami, które odkryłam z książek i gazet. Na pewno jeszcze kiedyś wrócimy do biblioteki, aby tam poszperać. Skoro miałam wobec ciebie kosmate myśli, a jestem współczująca, raczej to obejmę cię pomimo tego stanu, w jakim jesteś. Wiecie co, jak się kogoś lubi, to się takie rzeczy ignoruje. No, ty tylko brudu z duszy nie można tak naprawdę zmyć, a cała reszta to się nie liczy. Zachowuję stoicki spokój, chociaż na pewno musiałam zauważyć, że zdradzasz objawy dziwnej choroby wspominanej w licznych pamiętnikach lokalsów sprzed 150 lat. Taką sobie wymyśliłam teraz historię. No, będzie dobrze, będzie dobrze. Przygotowałam ci kąpiel, idź się wykąpciaj.
Błaha, ha, ha, tam nietoperki wylatują z tej dziury. Pewnie mamy połączenie z jaskinią Batmana, albo może jakimiś lochami zamku wampirów. Sprawdzimy to później, poszukamy może razem z Jurkiem, dokąd prowadzą. I co? No ewentualnie tą telewizyjną premierę gdzieś byśmy mogli zaliczyć w lokalnym barze. Wyjdziemy, jak się ogarniemy. A że Jureczek jest głodny, no i mimo wszystko nadal mnie gości za frito, zbiorę jajka kurczaków i przygotuję mu jakąś jajecznicę, przy okazji siebie też nakarmię. Szabada, szaba. Ej, no co ty mi zamykasz drzwi przed nosem, jak próbujemy cię podglądać? I w tym momencie powinny być słyszane cykady niezręcznej ciszy. Jurek, mój Adonis, niedawny, kąpie się w staniku z pałeczkami w dłoniach. No nie, tracimy publikę przez ciebie, Jurek. Halo, ogarnij się. Prawie wylałam wilkołaka z kąpielą. Ululam go do snu, niech się ukryje przed wszystkimi. Ukryj się przede mną, przed widzami, Jureczku. A Rubinek pójdzie właśnie i zbierze te jajeczka. Jestem dobra w omlety, więc przyda się kilka nowych sztuk. Mamy Kinder niespodziankę! Nie, no! Czarny kogucie i czarna kuro. Należy wam się podwójna porcja ziarna. W takim razie może jeszcze się pobawimy, aby wam się dobrze niosło. Teraz rozkminiam, czy to moje kabaretowe występy przyczyniły się do lepszych efektów skórnika, czy nie wiem, odrobina magicznej aury zadziałała, bo nie dawałam żadnych przysmaków. I coś kątem oka widzę, że się znowu zepsuły rzeczy z lodówki, ale dlaczego dopiero 2 dni graliśmy? Co tam mogło się zepsuć? Przecież nie jajka. Dobra, otwórz. Nie, no to są moje marshmallowy od Jurka. No niefajnie, niefajnie gro. Dobra, dam za to kapustę, jakieś pierdoły, które dostaliśmy z dowozu pod drzwi. I no nic, pianki będę musiała wyrzucić. Co za marnotrawstwo. Nie będziemy tego sprzedawać, nie jesteśmy tacy. Wrzucimy do kompostu, przynajmniej ogródek będzie miał z tego jakiś pożytek. A później, nie wiem, poćwiczę przemowy albo co, albo dialogi do SimsTube'a. Nigdy tak nie robię, a powinnam sobie pisać jakieś scenariusze do odcinków, tak by było lepiej, z korzyścią dla widzów. Młody wilczek mocno śpi, biedoku ty zadrapany przez brutala Grega, oż ty paskudzie. Rozmyślam o tym, co powiedział do mnie przed kilkoma godzinami Jurek na temat swojej nieobecności. Wrócił podejrzanie zasiniaczony, śmierdzący, z zadrapaniami. Nie podoba mi się to, a wiadomo, że najłatwiej skoncentrować swoją uwagę przy Ludwiku i bieżącym nurcie wody. Wtedy myśli wartko płyną. I tak. Co to chciałam jeszcze zrobić? Powinniśmy może wybrać się do lokalnej biblioteki i coś więcej poszukać na ten temat, albo może zaciągnąć Jurka do jakiegoś baru lokalnego, upić go, rozluźnić i sam puści nam parę z pyska. Nakikałam w złej kolejności, tak więc zrobimy inaczej. Teraz napijemy się wody i dopiero dodając sobie animuszu poćwiczę monolog, jaki wygłoszę do uszu Jureczka. Fetoreczka, jego nowa ksywka. Spróbuję go przekonać do otwartości. On mi jeszcze nie do końca ufa, no bo zresztą znamy się kilka dni, trochę poflirtowaliśmy, jak to dorośli mają w zwyczaju, często w ramach rozrywki, zresztą w tym zabitym dechami miasteczku. Nic się ciekawego nie dzieje, a on jest największym ciachem w okolicy, tak, tak. Co znaczą słowa wyszeptane w blasku księżyca? Nie wiem, w każdym razie mam ochotę podłożyć podwaliny pod prawdziwą przyjaźń. Tak jest! Gavin to ten kolotrono, którego poznaliśmy na zakurzonych, zapyziałych uliczkach Wikowej.
za bardzo z nami się spoufalasz na taką krótką wymianę informacji i zdań o pogodzie. Widzicie, znalazłam prawdziwe, godne Drake'a miejsce. Spoczywa w pokoju w studiu fotograficznym. Stamtąd będziemy prowadzili śledztwo w sprawie tych dziwnych zgonów. Drugi odcinek i druga ofiara śmiertelna. Do niczego się nie przyczyniłam osobiście. Zaczyna się robić jak w powieściach Kinga albo dobrych serialach kryminalnych. Turyści, mieszkańcy giną w tajemniczych, niewyjaśnionych okolicznościach. Spróbujemy dojść prawdy. Na głodniaka tego pewnie nie zrobimy. Wilkowej nasz wilkołaczek przyszły coraz częściej puszcza pianę z ust. Czy on będzie potrzebował jakiejś specjalnej diety? Nie wiem, bo nie hodowałam nigdy wilkołaków. Zrobiłam mu omlecik, a on najwyraźniej nie zasmakował w nim. Szkoda, bo ja kocham omlety. Szczególnie takie z serkiem. Albo trochę na słodko z powidłami. Napięcie rośnie, a atmosfera gęstnieje między nami, także mogłabym ją kroić nożem. Jurek miga się od złożenia wyjaśnień dotyczących ostatniej nocy, a ja czuję, że coś jest nie tak. Jest mi bardzo przykro, że nie obdarzył mi tym zaufaniem. Może powinnam go wyciągnąć teraz do baru? Gdy wilk jest struty, na wszelkie smuty najlepszy, krwisty bewsztyk. Wybraliśmy się do lokalu, jedynego w okolicy, polecanego przez wszystkich zatem w konsekwencji. Jesteśmy głodni. Nie mam żadnych centrów handlowych w pobliżu. Skąd ta ekipa muzyczna jest tak wystrojona, to nie mam pojęcia. Usiądziemy razem. Spróbuję rozwiązać język Jurkowi, wstawiając mu gazowany napój chmielowy. Przy okazji piana będzie w nim tak obfita, że nikt nie zauważy, iż Jurek się troszkę ślini. Oni są tak odstrojeni jak stróż w Boże Ciało. Masakracja. Dzięki nim nie czuję się największym dziwadłem w miasteczku. Serio. I gdzie jest nasz bartender? Halo? Chciałam postawić koledze jakiegoś tatara. Pokładam ufność w serduszka dobre wszystkich wegan i wegetarian. Nie odsubowujcie mojego biednego, malutkiego kanaliku przez moje głupiutkie żarty. Okej, to zatrudnimy tego miksologa. Mam węża w kieszeni i staram się z Jurkiem zebrać na czynsz za naszą lichą chatkę. Nie mam wyboru, nie chcę, żebyśmy zostawali tylko i wyłącznie przyjaciółmi. Zrobię zabawne miny. No co ci się nie podoba w moim poczuciu humoru? Halo? Dobra, czy to nie jest przypadkiem dziewczyna tego wilka stąd? O, coś tam słyszałam, jakieś ploteczki. To cała Selene, dlaczego ona jest ubrana jak Joker? Totalny absurd, gdzie tu vibe country? Czy wy, Simowie, wiecie, że jesteście kręceni przeze mnie i dlatego się tak ubieracie z czapy zupełnie? Sobie zamówię tatara, a Jurkowi bewsztyka. Ślinka mu ucieknie na sam widok, już na samą myśl. Zjedzmy to. Mam nadzieję, że w tych warunkach sanepid zatwierdził ten bar i nie zatrujemy się niczym, jakąś simonelozą albo inszymi groźnymi rzeczami, po której może nastąpić apokalipsa zombie. Zaoferowałam się stanem psychicznym przyszłego pchlarza i zupełnie zapominam o tym, że powinnam ćwiczyć magię. Co jeśli to jest jedyny ratunek dla Jurka? Wynalezienie przeze mnie antidotum jakiegoś eliksiru. Tracisz powoli kontrolę nad sobą i rozum. Co się tak niespokojnie rozglądasz, Jureczku? Co moje oczy widzą? Czy jej dodało tą roślinkę z pakietu ogród romantyczny, czy tam akcesoriów do baru? Ta biała, taka podobna do... dlaczego? Do jakichś dzwonków. Mówię, czy tam wilczej paszczy. O, jaki śmiech miałam. To ja miałam ten śmiech, prawda? Muszę wyregulować głosy, Simon. Zawsze zapominam o tym w kaza. Później się dziwię, że jakieś ciacha gorące mają rechot żaby albo piskliwy głosik od myszy. Robi w duchu sobie myśli, czy wilkołaki, o których czytała, mogą tak chodzić i w biały dzień jawnie na ulicach Wilkowej, czy one się bardziej z tym kryją.
Zew natury woła mnie do toalety. Powinnam to wykorzystać jako pretekst do oddalenia się od mego dwunożnego jeszcze kumpla. Jest pod dobrą opieką pani w fioletowym jagodzianym garniaczku. Niech się jakoś zapoznają ze sobą, a ja w tym czasie przewrócę każdy kamyczek w okolicy w poszukiwaniu jakichś wilczych tropów. O mój Jeżuniu, wystarczy na moment zostawić Jurka, spuścić go ze smyczy, a zaczyna rozróbę. Selen, czy ona nie jest wilkołakiem? Mam nadzieję, że ogarnie sytuację i sprawy weźmie swoje łapy w razie czego. Do przemiany ile to może być? 2-3 dni? Rozpalimy ognisko. Podejdź wilkowyju do ogniska, może cię ogień zafascynuje, odciągnie twoją uwagę. A ja tak umyję sobie rączki, umyję sobie ząbki. Wiecie, przynajmniej we mnie osobiście dbanie o własną higienę zawsze jakoś wzmacnia pewność siebie. O, rzeczywiście, tu są jakieś tunele. Tutaj nie można nigdzie iść. A tu się znajduje na końcu. Co to w ogóle? Co to tam jest? To są jakieś nagrobki? Nie, co to jest? Podejdź tam, Ruby. Co to jest? Aha, to są jakieś betonowe osłony rur czy czegoś tam. Nie wiem, nie jestem Bobem budowniczym. Widzieliście, jak ruszyłam do tych kanałów jak torpeda. Wyszczeliłam. Okej, okay, Wolfie, masz to złe wrażenie po noszeniu stanika w wannie. Zaimponuj nam jakoś, rozgrzej nasze serducha, zatańcz z płomieniami. Ta, rokowy chłopcze. Jaki on jest cute mimo wszystko. Ty, no, tak bez zastanowienia, Rubinku! Podziemia. Mogłaś się dwa razy jeszcze przyjrzeć tym kratom, nie wziąć nawet latarki. Gdzie twój rozsądek? Tak, spróbuj poderwać kogoś na odważną gadkę w kanałach może, jakiegoś żółwia ninja. Jurek, ty dziodzie. Rozumiem, że nie kazałam ci warować, ale mógłbyś się zmartwić, gdzie jestem. Oho, warczenie. Zagadki, niespodzianki i groźne warczenie to jest tylko dla mnie zachęta, żeby zapuścić się dalej. Oczywiście, że taka jestem niestety. Przynajmniej w Simsach i gram z ogniem jak Jurek tym patykiem grzebie w ognisku. Co? Rozjuszone warczenie? Gdy Ruby zbliża się do źródła dźwięku, bla 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 bla, chwilę później jej oczom ukazuje się ledwo widoczna w ciemności skulona postać. Bla bla bla, stwór skacze w kierunku przybyszki i wywiązuje się szamotanina. Ruby... W końcu się uwania, ale ślady krwi, coś tam, ej, halo, czy ja ej, przeżyłam. I gdzie te ślady krwi i zadrapań? Halo, o co tu kaman? Jakiś wyleniały futrzak nie dał sobie ze mną rady. Pędzy mnie płamie w kościach ze starości, niż wilkołacze szczenię zdoła mi zagrozić. No, z takiej poszukiwaczce przygód. A te jeansy i tak były stare i poszarpane, to się nie liczy w ogóle. No. Przygotuję jakieś maści ziołowe, tak jak to podałam Jurkowi przed kąpielą i wszystko będzie cacy. Do wesela się zagoi. Do naszego wesela się zagoi. O, a tu jakiś bunkier, tego nie widziałam. Czy tam się da wejść? Nie za bardzo, te drzwi chyba zablokowane, nie było żadnej opcji. No to teraz taniec zwycięstwa, albo no potańczmy razem, albo się nie wiem, o może... tego. Może się ośmielę? Idźże. Ruby, ruszaj. No, już żadna niespodzianka cię nie czeka. Dostałam wytrzeszczu. To się nie dzieje naprawdę. Wilkołacza matka chyba idzie poszukać swojego szczenięcia. No skąd się wziął w środku dnia wilkołak? To tak można, czy ktoś mi wyjaśni? Pełnię mamy, czy co? Że co? Że ja coś przegapiłam. Ale to jeszcze zachód słońca. Ten drugi.
Dobra, wezmę się w garść. Jak się wejdzie między psy, to trzeba szczekać jak i one, tylko zawołam swojego własnego, jeszcze nie przemienionego. Jurek, Jurek, proszę, zainteresuj się. Ty czujesz podświadomie, że grozi mi jakieś niebezpieczeństwo. Ja się zajmę jednym wilkołakiem, ty spróbujesz oswoić drugiego. I to w ogóle są jakieś takie dziwnie kulturalne. I jeszcze się do nas heheszkuje. Podziwiam siebie za stalowy pęcherz, gadka, szmatka, ślązaczki z wilkołakiem, ostre kły, pazury, pełna przemiana, poszarpana koszulka. Widać, że aż te muskuły przebijają się przez nią, a ja nic, nic, po prostu tak sobie będziemy gawędzić na temat tego pięknego zachodu słońca i może faz księżyca. Szybciutko powinnam sobie przypomnieć wszystkie wiadomości z gimnazjum na temat astronomii. Ty, a jeśli one czują respekt, bo wiedzą, że jestem potężną magiczką, tylko jeszcze sobie z tego sama sprawę nie zdaję, czy po prostu naturalci tak się zachowują między sobą? No ja to nie wiem już sama. O co to kaman? Nie mam czasu na jakichś kmiotków, gawinów, kiedy przede mną plemię wilkołaków, pokojowo nastawione, a jednak łapka mnie troszkę boli. Spadusiaj, wilkołaku. Mamy romantyczną chwilę. Sam na sam chcę być z Jureczkiem. Najwyraźniej przejął się, że boli mi ręka, ale co? Czemu ja odrzucam jego awanse? Lubię, jaka jestem tobie wierna. Gdzie ty taką drugą znajdziesz? No popatrz, nawet moje piksele nie chcą cię zdradzić. Oczywiście fikcja literacka będzie realizowana mimo wszystko, mimo oporów. Pójdźmy do ogniska, porozmawiajmy o tym, co widziały nasze oczy. Do Jurka powinno docierać, co właśnie się z nim samym dzieje. I pytanie teraz jest takie, czy on chce tej przemiany, czy może woli pozostać człowiekiem? Ty, to Gawin dzwonił w sprawie rycerzy? Co tu się właściwie dzieje? Co tu się wyprawia? To miało być miasteczko z tajemnicami głęboko ukrytymi, które trzeba rozgryzać, prowadzić śledztwo, a nie wszystko się podaje na tacy. Ja naprawdę mam teraz takie zamieszanie w głowie. O tak, widzę, że Cooper sobie grzam przy ognisku. To jest super opcja. No, takie straszne te wilkołaki, jakie malują. Ośmielę się przytulić do Jurka, objąć go ramieniem, pocieszyć, zapytać, czy chciałby poszukać antidotum, skoro tak się mają sprawy i tak się przedstawia nasza sytuacja w Wilkowyja. I spójrzmy, jak ja tutaj słodko wyglądam z Jureczkiem, przybliżenie na parę wirtualną roku. Ja i mój pieniądze się cute boy. Pozdrawiam serdecznie i ciepło Chan, która ma tą samą słabość do białych włosów jak ja. Jak to dziewczyny się ze mnie podśmiewały Silver Foxów. Chwila relaksu, rozluźnienia, opadających emocji po ciężkim dniu, a jednak jest coraz dziwniej. Towarzystwo magiczne upomina się o moją osobę i o moją duszę. Dorzucimy kłody do tego ognia, może nawet polejemy benzyną. Rozpalimy akcję. W ogóle te rycerze też są pełni blasku. Czy to jest jakaś magiczna istota? Czy tam pod tym hełmem kryje się jakiś unicorn? Ożeż w mordkę, jeże, jak ja tutaj daję bioderkami. Bujanko niezłe, uczona od najlepszych, taniec z gwiazdami, a Jurek co? No też potańcz, chłopie, pokaż co potrafisz. Jeee, ma talent chłopak, no to razem i w jednym rytmie. Wiecie co, najważniejsze w niektórych sytuacjach to zachować dobry rytm. Po takim pokazie, jakim dałam teraz publice, stwierdzam, że taniec jest okropny. Czy ja się naprawdę dobrze czuję? Co ze mną robią w ogóle te fazy księżyca? Najwyraźniej jakoś wpływają na moje zdolności intelektualne. Ale okej, niech tak będzie, fabuła tak chciała, to kliknę, że nie. I porozmawiam w końcu z Moriginem.
Dokładnie, powitajmy go. O, złoty Don Quixote próbuje odwrócić uwagę tłumów ode mnie po moim świetnym pokazie. Wymiękasz, stary, niestety nie dasz rady z przyszłą gwiazdą internetu. Czy to jakaś fanka, ta pani w sukience? Dlaczego odwraca moją uwagę od Morygina? Halo, chciałam z nim porozmawiać, nie z tobą. Poprosimy o jakiś trening magiczny. Co wy sądzicie o dzisiejszym, najdziwniejszym w moim życiu ognisku? Czy wam się w ogóle ten odcinek podoba? Ja nie wiem. Wilkowyje miało być tajemnicze, miało być morderstwa nierozwikłane, siły nadprzyrodzone, konkurujące ze sobą, supernaturalne klany, jednostki, rodziny, plemiona, wilkołaki, wampiry, magowie, a tymczasem wszyscy sobie siedzimy, pieczemy kiełbaski, rozmawiamy, śmiejemy się i pianki. Wcinamy, brakuje tylko, żeby ktoś wyjął karty albo monopoli i rozłożył to na tym stole. Chlip, chlip, Morygan se poszedł. O matko bosko, co to się dzieje? Dlaczego Morygan teraz już wiem ucieka? A pani magiczka stoi jak wyryta. Oto nasza futrzana Nemezis się pojawiła. Jurek na szczęście w kibelku siedzi, to ja zareaguję, zaraz ochrzanie Grega. Co to są w ogóle za popisówy cyrkowe? Greg, halo! Podejdę do niego uzbrojona w ślinę i wyzwiska. Spróbuję odwrócić uwagę. Może nie będę jeszcze prowokować do bójki, ale wygarnę mu. Tamte wilkołaki podpowiedziały mi, kto może być odpowiedzialny za wygląd i rany Jureczka. No tak, odstraszę go tym swoim piskliwym głosikiem. Jestem taka mocna w gębie, przełamuję strach odważnie, ponieważ liczę, że gdzieś tam może Snape wyskoczy teraz z krzaka i mnie uratuje, albo Gandalf, jakaś szkoła magiczna, do której muszę przecież przynależeć. Kochani, to będzie na dzisiaj koniec, myślę, że zostawimy sobie resztę na live'a. Nie miałam żadnych oczekiwań co do tego odcinka, ale jeśli podoba wam się to, co oglądaliście wspólnie, jeśli podoba wam się taka Ruby, to zostawcie jakieś łapki w górze, zawyjcie dla mnie w komentarzach i trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!